spotkanie z Włochami do zapomnienia. Zjedli nas pod każdym względem. Błędy Szymona Marciniaka doprowadziły do porażki reprezentacji Rosji. No siemano, witam was w poniedziałek po meczu Polaków i zapraszam na dzisiejszy film. Wyśmienite przyjęcie piłki przez Lionela Messiego. Kolejne słowa krytyki wobec Argentyńczyka. Kylian Mbappé był bardzo blisko transferu do FC Barcelony. Cristiano Ronaldo zabrał głos po porażce z Francją. Mohamed Salah zarażony po weselu brata. O tym i nie tylko w dzisiejszym filmie. Bardzo dziękuję za ponad 3000 łapek w górę pod wczorajszym filmem. No i oczywiście każdego z was zachęcam do ocenienia tego filmu. Wpadajcie też na Instagrama Landryty, link macie oczywiście w opisie i zapraszam do oglądania. Po fatalnym spotkaniu przegrywamy z Włochami 2-0. Pierwsza połowa w wykonaniu naszej reprezentacji była słaba, choć na język cisną się bardziej ostre słowa. Byliśmy ospali, wolni, nie potrafiliśmy utrzymać się dłużej przy piłce i do tego rozegrać jakiegokolwiek ataku. Włosi swoją szybkością i zdecydowaniem nas totalnie zaskoczyli i nie dali żadnego pola do popisu. Straciliśmy gola po rzucie karnym. Grzegorz Krechowiak nie potrafił upilnować Belottiego przy dośrodkowaniu i niestety faulował. Jorginho pewnie wykonał jedenastkę. I tak naprawdę po pierwszej połowie mogło być co najmniej 2-0, no bo kilka minut wcześniej Włosi zdobyli bramkę. Ale wtedy przebiegający Belotti uniemożliwił szczęsnemu reakcję i francuski arbiter słusznie pokazał spalonego. 1-0 po pierwszej połowie to tak naprawdę najmniejszy wymiar kary, no bo na pewno zasługiwaliśmy na to, aby przegrywać znacznie wyżej, a oglądać to, co Włosi robią na boisku, było istną przyjemnością. Z początkiem drugiej części meczu na placu gry pojawił się Grosicki, Góralski i Piotr Zieliński. Naprawdę przez chwilę nasza gra zaczęła wyglądać lepiej, no ale to szybko minęło. Jacek Góralski w nieco ponad pół godziny obejrzał dwie żółte kartki i wyleciał z boiska, a pierwszy faul był na tyle bandycki, że gdyby sędzia wyrzucił go z boiska, to nikt nie mógłby mieć najmniejszych pretensji. Po tym incydencie już stało się jasne, że do ostatniej minuty będzie walka o przetrwanie. I tak w 84 minucie Berardi zdobył ostatniego gola i praktycznie zakończył ten mecz. Jedyny plus w tym meczu to tak naprawdę postawa Wojtka Szczęsnego, który jako jedyny z całej drużyny pokazał cokolwiek. A myślę, że głosem rozsądku po tym meczu będą słowa Kamila Glika. Cały mecz praktycznie się broniliśmy. Być może dobrze, że zostaliśmy sprowadzeni na ziemię, bo już pojawiły się głosy, że możemy wygrać Ligę Narodów. Nie jesteśmy tak mocni jak Włosi, Niemcy czy Hiszpanie. Jesteśmy średnią drużyną, która przy odrobinie szczęścia, przy dobrym przygotowaniu może napsuć wszystkim trochę krwi. Dzisiaj się nie udało i może przyda się trochę lodu na rozgrzane głowy. Przeglądając jeszcze internet po tym meczu, natrafiłem na fragment wywiadu z Robertem Lewandowskim, którego reakcja na zadawane pytanie przez dziennikarza jest bezcenna. Powiedz mi, jaki był plan na ten mecz? Jak mieliśmy grać? Jak mieliśmy Włochów dzisiaj pokonać? Bo też takie głosy się pojawiały, że jest na to szansa, że są osłabieni. Jakie były wskazówki? Co mieliście robić? Tak obecnie wygląda tabela naszej grupy. Holendrzy pokonali Bośnię i Hercegowinę 3-1. Wczoraj zagrali też Belgowie z Anglikami i pokonali ich 2-0, a Dania poradziła sobie z Islandią. Wczoraj reprezentacja Turcji zagrała z reprezentacją Rosji. A mówię o tym meczu, bo tam arbitrem był Szymon Marciniak i ten mecz na pewno nie należał do najlepszych w jego wykonaniu. Poziom jego sędziowania był niski, a brak systemu VAR nie mógł naprawić źle podjętych decyzji. A one na pewno skrzywdziły Rosjan. Już po 24 minutach gry wyrzucił Siemionowa z boiska. Powtórki jednak pokazały, że tak naprawdę faulowali obaj piłkarze, a czerwona kartka w tym przypadku była zdecydowanie niezasłużona. Po utracie zawodnika przez rywali, Turcy szybko wyszli na prowadzenie. W 52 minucie gospodarze dostali także rzut karny. Rzecz w tym, że kompletnie niezasłużenie. Ewidentnie Rosjanin najpierw trafia w piłkę, a potem jeszcze cofa nogi. I na bank w tej sytuacji nie faulował rywala. Rosjanie jednak się nie poddali i zdobyli gola kontaktowego. No ale na więcej nie było ich stać. W ten piątek Argentyna zmierzyła się z Paragwajem. Mecz zakończył się remisem po 1, a odbywał się w ramach eliminacji do Mundialu w 2022 roku. Przy jednym z dośrodkowań kolegi, Lionel Messi przyjął piłkę w wyśmienity sposób. Choć sam mierzy zaledwie 169 cm, to wyskoczył i przyjął piłkę stopą na wysokości 1,83 m. Zawsze od takich wyczynów był chyba Cristiano Ronaldo. Tyle, że on ze względu na swoje rewelacyjne warunki fizyczne potrafi zdobyć gola przewrotką, uderzając piłkę z prawie 2,5 m. W każdym razie w meczu z Paragwajem Lionel Messi zdobył gola, ale nie został on uznany przez faul w ataku.
Cały czas nie ustaje krytyka Lionela Messiego. Tym razem szpilkę w zachowanie Argentyńczyka wbił Javier Bordas, czyli były członek zarządu FC Barcelony. Chodzi o faks, który miał poinformować zarząd klubu, że Leo Messi chce opuścić klub. Dla mnie sposób, w jaki to zrobił, był brzydki i niewłaściwy. Messi też może się mylić. Na szczęście na boisku robi to rzadko. On chce dalej wygrywać i uważał, że w Barcelonie zakończył się pewien cykl. Teraz widzę w nim radość, ale jeszcze trochę mu brakuje. Chciałbym, by był zadowolony i szczęśliwy, nie smutny. Zakładam, że po porażce z Bayernem i wcześniejszych klęskach w Lidze Mistrzów miał dość i chciał odejść. I ten sam człowiek w tym samym wywiadzie dla Mundo Deportivo zdradził też ciekawe informacje dotyczące Kyliana Mbappé, bo okazuje się, że młody Francuz już kilka lat temu mógł trafić na Camp Nou, zaraz po odejściu Neymara, no ale jak wiemy, tak się nie stało. Kiedy już kontrakt z Ousmanem Dembele był dogadany, ale jeszcze nie podpisany, dostałem informację, że Kylian Mbappé jest w naszym zasięgu. Rozmawiałem z Josepem Bartomeu i on kazał mi go obserwować. Potem zadzwoniłem do ojca Kyliana i dowiedziałem się, dlaczego nie zdecydowali się na transfer do Realu Madryt. Chodziło o to, że tam był Cristiano Ronaldo, Karim Benzema i Gareth Bale. Sam prezydent Monako wolał sprzedać go nam niż do PSG, aby ich nie wzmacniać. Kwota transferu wynosiłaby około 100 milionów euro. Wtedy jednak nasz sekretarz techniczny, czyli Robert Fernandez, uparł się na Dembele. Zdecydowało to, że potrzebowaliśmy zastępstwa za Neymara. Dembele grał na skrzydle i bardziej dla drużyny. Kylian Mbappé był od wykańczania akcji, a nie ich budowania. Okazuje się, że Liverpool ma jeszcze większe problemy niż dotychczas. Stracili praktycznie całą linię obrony z powodu kontuzji, a teraz co najmniej na tydzień stracili także Mohameda Salaha. Oczywiście w tym momencie trwa przerwa reprezentacyjna, no ale nie jest pewne, czy Mohamed Salah będzie mógł zaraz po niej zagrać. Otrzymał pozytywny wynik testu i najbliższe dni spędzi na kwarantannie w Egipcie. Całe szczęście ma tylko delikatne objawy. A najlepsze jest to, że prawdopodobnie do zarażenia doszło podczas wesela jego brata, na którym nie tak dawno się bawił. Raczej pewne jest to, że opuści on pierwszy mecz po powrocie z przerwy reprezentacyjnej, a będzie to spotkanie z Leicester w następną niedzielę. Po przegranej Portugalii z Francją ekipa Cristiano Ronaldo nie ma już szans na awans do finałowej czwórki. Jest to na pewno spory cios dla obecnych mistrzów Europy, ale także dla obecnych triumfatorów Ligi Narodów. Ronaldo jako lider Portugalczyków postanowił zabrać głos po tej przegranej. Tak napisał na Instagramie do swoich rodaków oraz kibiców. Każdy mecz czegoś nas uczy. Niestety nie udało się osiągnąć naszego celu. Musimy podnieść głowę i być dumni z tego, co do tej pory wspólnie osiągnęliśmy. Spore problemy ma reprezentacja Korei Południowej. Przeprowadzone testy dały wyniki pozytywne aż u 6 piłkarzy oraz u 1 członka ze sztabu szkoleniowego. Obecnie każdy z nich przebywa już na kwarantannie. Osłabiona Korea w sobotę zmierzyła się z Meksykiem i przegrała 3-2. Na ich szczęście był to tylko mecz towarzyski. We wtorek jednak mają zagrać z Katarem, ale tutaj pojawia się kolejny problem. Mecz może się odbyć tylko w takim przypadku, jeżeli któraś z drużyn będzie dysponowała co najmniej 13 piłkarzami, a na obecny moment trener Korei Południowej ma dostępnych zaledwie 19 piłkarzy. Po kolejnych przeprowadzonych testach może się okazać, że do meczu z Katarem w ogóle nie dojdzie. Włoski Transfermarkt przedstawił statystykę, w której króluje Polak, a chodzi o Sebastiana Walukiewicza. Ma on zaledwie 20 lat. Robi już wielką karierę, jak na razie w Cagliari, i jest pewnym punktem swojej drużyny. Trener mu ufa, stawia na niego i świadczy o tym fakt, że w tym sezonie nie opuścił nawet jednej minuty. Gra wszystko, co się tylko da. Zresztą już w poprzednim sezonie, gdy tylko do tego transferu doszło, to przekonał do siebie trenera i zagrał aż 14 spotkań. Na dziś to koniec, wielkie dzięki za oglądanie. Każdego z Was zachęcam do ocenienia tego filmu, no i oczywiście do subskrybowania naszego kanału. Poza tym pamiętajcie, że możecie zagrać razem ze mną w grę Football Team, a link do rejestracji znajduje się w opisie tego filmu. A jeżeli z niego skorzystacie, no to dostaniecie bonus na start w postaci 200 punktów energii. Naprawdę warto. Jeszcze raz dziękuję za oglądanie, no i do usłyszenia w kolejnym materiale. Cześć!